Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełniam pomyślnie to, z czym je wysłałem. Księga Izajasza, 55 rozdział, werset 11. Czy jeszcze nie czytałeś? To jest pytanie dla ciebie, ale było ono zadane komuś innemu. A jest to znane z historii o pewnym moderatorze radiowym i telewizyjnym, który przyznał, że mało śpi, gdyż spędza bardzo dużo czasu na czytaniu. Czytam przynajmniej dwie książki dziennie, powiedział. W jego prywatnej bibliotece, w której znajduje się 3000 książek posortowanych według autorów, jest wielki wybór: romanse, filozofia, teatr. Czy mogło się zdarzyć, że nie czytał pan jeszcze jakiegoś wybitnego klasyka? Został zapytany. Tak, Biblię, odpowiedział bez ociągania. Niestety ta księga ksiąg nie została jeszcze wzięta do jego rąk. Dlaczego czytamy? Aby wzbogacić naszą wiedzę? A może aby uciec od rzeczywistości lub skierować myśli na coś innego? Obojętne jest, czy jesteśmy molami książkowymi, czy też nie, jedną księgę powinien czytać każdy człowiek – Biblię. Jej tekst jest żywy i prawdziwy, gdyż jest to Słowo Boże, które nie ma żadnych wad. I jest to Słowo Boże, które ma moc, aby połączyć nas z Bogiem i zmienić nas od środka, od wewnątrz. Zapoznaje nas z myślami Bożymi i pokazuje, że Bóg jest miłością i światłością. Jest jak ziarno, które wschodzi w sercu odbiorcy, jako odrodzenie nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 23 werset. Wierzy to, co Biblia nam przekazuje, oznacza wierzyć Bogu. Dokładnie tak jest, gdyż Bóg jest prawdomówny i dlatego dał Biblię, Słowo Boże. Słowo Boże. Wierzyć w to, co mówi Biblia, to oznacza wierzyć Bogu. Celem Biblii jest objawić nam życie z Boga. Jest rzeczą daleko większą niż tylko oderwaniem uwagi od codzienności. Biblia uczy nas, jak odnaleźć prawdziwe szczęście w życiu. W przeciwieństwie do wszystkiego, co potrafi napisać człowiek, słowa Pańskie są czyste, doskonałe i godne zaufania. Ponadto kosztowniejsze niż szczere złoto. Zresztą mówi nam tak Psalm 12, rozdział 7, werset oraz 19 rozdział 8 i 11 werset. W Biblii nie znajdujemy nic zbytecznego. To Słowo Boże zapoznaje nas z prawdą o nas samych i o Bogu. Słowo Twoje jest prawdą, powiedział Pan Jezus, co jest zapisane w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 17 werset. A ty, czy już uwierzyłeś Słowu Bożemu, uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi? Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz raz na zawsze zbawiony od należnej kary piekła wiecznego. Zatem uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.